Poruszająca wiadomość o chorobie nowotworowej Kate Middleton wywołała falę empatii i wsparcia wobec rodziny królewskiej, zauważalnie zmieniając percepcję publiczną. Solidarność wobec księżnej i króla Karola III dociera z różnych stron, w tym również od księcia Harry'ego i Meghan Markle, rezydujących w Kalifornii. Mimo dotychczasowych napięć i dystansu geograficznego, obecna sytuacja zdrowotna księżnej może przyczynić się do ocieplenia relacji w rodzinie królewskiej. Ostatnia wizyta Harry'ego w Londynie, choć krótka i według niektórych niedostatecznie efektywna w kwestii poprawy jego wizerunku, pokazała chęć utrzymania kontaktów z rodziną. Pomimo że zadeklarowane plany powrotów do kraju nie zostały jeszcze zrealizowane, nadchodzące wydarzenia mogą stanowić kolejną szansę na zbliżenie. Zainteresowanie, jakie wzbudziły przekazane przez Harry'ego i Meghan życzenia zdrowia dla Kate, mimo iż ocenione przez niektórych jako zbyt formalne, świadczy o ciągłej uwadze mediów i opinii publicznej na punkcie relacji w rodzinie królewskiej. Kolejna możliwość poprawy stosunków między Harrym a resztą rodziny królewskiej nadarzy się 8 maja, kiedy to książę Harry ma wystąpić na wydarzeniu z okazji 10. rocznicy igrzysk sportowych, które sam zainicjował. Jego przemówienie do zebranych będzie nie tylko okazją do podkreślenia znaczenia tego przedsięwzięcia, ale również może stanowić szansę na dalsze budowanie pozytywnego obrazu księcia w oczach rodziny i opinii publicznej. Zaproszenie Meghan Markle na wydarzenie organizowane przez księcia Harry'ego w maju stawia pod znakiem zapytania jej możliwą obecność. Status do potwierdzenia obok jej nazwiska budzi ciekawość i spekulacje na temat tego, czy Amerykanka zdecyduje się na podróż do Wielkiej Brytanii, kraju, z którym wiąże się wiele emocjonalnych wspomnień dla niej i jej męża. Niepodane do publicznej wiadomości szczegóły wydarzenia oraz niepewność co do dokładnego terminu przyjazdu Harry'ego dodają tajemniczości planowanemu spotkaniu. Różne brytyjskie media sugerują, że Harry mógłby wykorzystać okazję do próby spotkania z księciem Williamem i księżną Kate. Jednak wydaje się, że nie będzie to proste zadanie, biorąc pod uwagę chłodne stosunki między braćmi. Obecność Meghan na wydarzeniu miałaby wielkie znaczenie medialne i być może stanowiłaby krok w kierunku polepszenia wizerunku pary w oczach opinii publicznej, szczególnie po długim okresie nieobecności Markle na wyspie. Ostatnia wizyta Meghan w Wielkiej Brytanii miała miejsce podczas pogrzebu królowej Elżbiety II, a kolejne okazje do odwiedzin kraju przez Harry'ego nie obejmowały jej towarzystwa. Według The Mirror, Meghan wyraża zaniepokojenie wizją powrotu do Anglii, co sugeruje, że jej decyzja o udziale w majowym wydarzeniu nie jest jeszcze przesądzona. Pomimo trudności, jakie niesie ze sobą potencjalna wizyta, obecność Meghan Markle, a co za tym idzie możliwość odwiedzenia Wielkiej Brytanii przez dzieci pary, Archiego i Lilibet, mogłaby mieć znaczący wpływ na relacje rodzinne, zwłaszcza w kontekście możliwości spotkania z dziadkiem, królem Karolem III. Sytuacja ta jest odczytywana przez pracowników pałacu jako potencjalnie ważny moment dla procesu rehabilitacji wizerunku Harry'ego w ojczystym kraju. Ewentualna obecność Meghan mogłaby znacząco przyczynić się do tego procesu, choć na obecnym etapie pozostaje wiele niepewności dotyczących realizacji tego scenariusza.